Tydzień modlitw o ochronę życia. Dzień szósty. O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się między innymi w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych. Niestety państwa i instytucje międzynarodowe promują również aborcję jako jedną z tych podstawowych usług w ramach pomocy humanitarnej. Smutno jest widzieć, jak proste i wygodne stało się dla niektórych odrzucanie życia jako sposobu na rozwiązywanie problemów, które mogą i powinny być rozstrzygane na korzyść matki oraz jej nienarodzonego dziecka. Dlatego błagam władze cywilne, aby zwróciły szczególną uwagę na dzieci, którym odmawia się podstawowych praw i godności, w szczególności prawa do życia i edukacji. To słowa papieża Franciszka z przesłania do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z okazji 75-lecia tej instytucji. Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, oświecaj swoją łaską odpowiedzialnych za środki publiczne, aby troszczyli się o sprawiedliwą pomoc dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących, dla osób niepełnosprawnych czy nieuleczalnie chorych dzieci. Niech dobra, którymi dysponuje społeczeństwo, nie będą trwonione na spełnianie egoistycznych pragnień, ale niech zostaną wykorzystane mądrze i uczciwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa papieża Franciszka. Panie Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania. Otwórz nam oczy i serca i daj nam odwagę, byśmy powiedzieli: nigdy więcej wojny. Wojna niszczy wszystko. Napełnij nas odwagą budowania pokoju. Spraw, by nie gasł w nas płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali dialog i porozumienie, aby zwyciężył pokój. Amen. Modlitwa świętego Jana Pawła II z Ewangelium Vitae. O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność oraz fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru. Radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej. Oby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Życia. Polskie święto ustanowione przez Sejm prawie 20 lat temu. Celem tego święta jest wzbudzanie refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku do życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innym. Dzień ten według ustawodawcy powinien stać się również zachętą do solidarności społecznej. Módlmy się, aby polscy posłowie i senatorowie nie tylko sprzeciwiali się zabijaniu dzieci nienarodzonych, ale także bardzo konkretnie wsparli rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Sytuacja rodzin wychowujących ciężko chore dzieci jest bardzo zła. Kolejne rządy pomijają ich postulaty, wiedząc, że chorzy ludzie nie są w stanie organizować manifestacji i głośno domagać się godnego życia dla siebie i swoich podopiecznych. Natomiast dla rodzica koszt utrzymania ciężko chorego dziecka to około 5300-6400 zł miesięcznie. Zatem państwo polskie przerzuca koszty wychowania chorych dzieci praktycznie wyłącznie na rodziców. Proszę więc o modlitwę za sprawiedliwość społeczną, aby politycy dostrzegli problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Każda osoba chora
i niepełnosprawna ma prawo do życia, a państwo polskie powinno im zapewnić wsparcie i godną egzystencję.